jesteśmy w San Francisco. Tak właśnie wygląda miasto. Takie krzaki jak to. No, idziemy. Błękawicy. Mostu nie widać, bo węgla. Most jest tam. Gdzieś tam. A my tutaj sobie idziemy pod most. Kurde, jakiś przedwojenny ten. Ja pierniczę, bo jestem na czworakach, trzeba przejść. No? Low credence. Kaszu. Widzisz, nie widzisz i bum. Ja myślę, że tu nie jeden czoło rozbił. Wow. Na skróty żeśmy przeszli. Patrz, ławeczki są, można zjeść sobie chrupki. No. Coś widać, to rozumiem. No, ale bym chciał siedzieć w aucie. Ale czekaj, tutaj już jakieś zdjęcie można sobie zrobić. No trochę we mgle, ale to jest jakiś urok. Też powiem. Tak, proszę Państwa. Zatoka San Francisco, most Golden Gate. Na razie troszkę w chmurach i we mgle, ale to ma swój taki klimat. Tu jakieś takie piękne drzewa. No jest mgła jeszcze, także słabo widać. Idziemy na most. Nie wiem, czy tędy się wychodzi. A tam zakręca tam ta droga. Będziemy sobie zwiedzać most dzisiaj kawałeczek. Ruch. Opłaty za przejazd. No nie za darmo. No niestety. Push for help. Help me, help. Wchodzimy na Golden Gate. Uważaj, tu biegają. To są takie jak poręcze do zatrzymania się. To są linie. San Francisco, którego nie widać. Co? Drży! No wiadomo, że drży. No drży, drży. Tak, proszę Państwa. Tam parkujemy. Łatwo tu zaparkować. Nie ma tłumów. Parking jest za drogi, $10 za cały dzień. To jaka San Francisco, bardzo dobra cena. Nie to co w Las Vegas, to 25-30 dolarów. Także tu jest trochę
Golden Bridge Transit. Pięknie tu jest. Tam otwarty ocean pod rybami. Tak. Jestem na plaży. Piękne ujęcia spod mostu. Namówiłem tego młodszego kota, żeby zszedł. Jakoś szedłem, narażając życie. Nie swoje, tylko no buty. No, ma tutaj original. Ledwo wytrzymuję. Tak. Trzeba sobie ubrać buty do wędrówek. Mamy miejscówkę pod mostem Golden Bridge. I tu mamy, tak. Dana witamina i energia. Tak. Tak koty żyją. Na samych takich mrówkach. Tak. No i w takiej scenerii, proszę bardzo.
przed nami. Fala leci i rozbija się o kamień. Mieliśmy tutaj lunchik. Fajne miejsce, ale wracamy. Następna atrakcja, także. No tak, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. No. Także idziemy. Mam na górę, trzeba wyjść. Na dole. A tu woda nas zaleje. To jest taka dzika plaża. Nie wiadomo, czy tu wolno schodzić, ale byliśmy, widzieliśmy, mamy nagrane i to jest tylko nasze. Nikt nam tego nie zabierze. Niech żyją sneakersy. Wyszliśmy po lanczyku prawie na górę. Druty wszystko. Druty. To podstawy na stronę. Nie no, trochę jest.
co? Gdzie mnie prowadzisz? Idziemy na zobaczyć o ten pier 33, gdzie odjeżdżają, odpływają statki na Alcatraz. Okay. Musimy to sprawdzić, no to jak idziemy. To tam wygląda, a potem ewentualnie pójdziemy coś tam dalej. No idzie. Tu mamy tramwaj zabytkowy. Niedaleko jest do centrum, tam widać się na górce Chinatown będzie, co ten budynek taki szpiczasty. Możemy się tam przejść na piechotkę. I tu będzie gdzieś pier 33. I tutaj będziemy pakować na statek. Zbliżamy się do Chinatown. Czuć. Daskę jakbyś chciał, to co możesz kupić. Kiedyś jeździłem trochę na desce. No? Z gór. Ja też. W Skorolce jeździłeś? Tak. Za moich czasów były inne gadżety. Port of San Francisco. W porcie. Stąd będziemy wypływać statkiem na wyspę, gdzie było słynne więzienie Alcatraz. A póki co to sobie zwiedzamy tutaj centrum San Francisco. Tu mamy jakiś marketplace. We'll be right back.
rano, w niedzielę. Golden Gate, jest niedziela rano, piękna pogoda, przynajmniej dzisiaj. Lepsze to nic, nic. Szkoda, że wczoraj takiej pogody nie było, no ale wspomnę. Idziemy na most. Tak, idziemy na most. Golden Gate. Po raz ostatni. Także trzeba dzisiaj, wykorzystać, bo że jest ładna pogoda. Dzisiaj, bo może jeszcze tu przyjedziesz, to pójdziesz. No, po raz ostatni tej wyprawy. Tak. Tym razem to nie zgubiłem. Można wejść i wyjść tam do góry. Wczoraj chcieliśmy wejść. Thank you.
Tutaj jest dokładnie środek mostu, połowa. Tutaj liny nośne w takiej rurze. Wszystko zakonserwowane. Tutaj i na tym to wszystko wisi. Na takich linach. Przyjechaliśmy pod most i wyjeżdżamy już z San Francisco. Niedziela rano, piękna pogoda. Szkoda, że wczoraj tak nie było, no ale trudno. I tak dużo widzieliśmy. Także idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, jak to wygląda z dołu. Taka marina, jachty. Jeszcze ostatnie zdjęcia. Tam wyjdziemy, tu jakieś resztki po forcie. Kiedyś to było jakieś tutaj obronne bunkry, jakaś infrastruktura. Teraz można sobie pochodzić i podziwiać panoramę miasta. Sobie tutaj wyjdziemy.